Hej kochani, dziś przychodzę do Was z obiecanym filmikiem na temat miesiączki, ponieważ regularnie do mnie piszecie, że jest to dla Was ogromny problem, a jednocześnie temat tabu. Po prostu nie macie z kim o tym porozmawiać. Dlatego oto jestem ze swoimi sprawdzonymi sposobami, które na pewno Wam pomogą. Miesiączka powinna być regularna. Prawidłowy cykl trwa od 26 do 35 dni. Aby znać długość swojego okresu i wiedzieć, kiedy się pojawi, prowadź kalendarzyk. Zapisuj daty normalnie w kalendarzu czy w notesie lub zainstaluj specjalną aplikację, w której będziesz mogła wpisywać obfitość krwawienia, swoje samopoczucie, czy wystąpiły bóle, jak bardzo były nasilone itd. To może być bardzo przydatne, szczególnie później na wizycie u ginekologa, jeżeli taka potrzeba u Ciebie wystąpi. Jednak czasem bywa tak, że miesiączka pojawia się nie w planowanym terminie. Dlatego zawsze warto mieć przy sobie podpaskę lub tampona właśnie na takie nieoczekiwane momenty. Największym problemem dla wielu dziewczyn są jednak straszne bóle w czasie miesiączki. Przyczyn tego może być wiele, na przykład zła dieta. Dlatego radzę Wam odżywiać się zdrowo na co dzień albo chociaż na 2 tygodnie przed planowaną miesiączką ograniczyć kawę, sól, cukier, różne sosy, produkty wzdymające i słone przekąski. Przygotuj odpowiednio swój organizm, a zobaczysz, że o wiele lepiej będziesz się czuć w tych dniach. Jeśli chcesz zastąpić leki przeciwbólowe domowymi sposobami, to najbardziej polecam Ci picie rumianku, który uśmierza ból. Może nie działa tak szybko jak tabletki, ale na pewno nie ma żadnych skutków ubocznych. Najlepiej zacząć pić napary już kilka dni przed spodziewanym okresem. Podobne działanie ma herbata cynamonowa, ma właściwości przeciwbólowe, a przy tym dobrze wpływa na żołądek i wspomaga trawienie, co w tych dniach jest pomocne, bo nie wiem jak Wy, ale ja również odczuwam w tej strefie pewien dyskomfort. Zwróć uwagę na to, w jakiej pozycji najmniej boli Cię brzuch. Nie zapominaj przy tym o ciągłym masowaniu bolącego miejsca. Jeśli w pozycji leżącej odczuwasz największą ulgę, to warto też podłożyć ręcznik zwinięty w rulon pod kolana lub pod kręgosłup. A może lepiej Ci, jak siedzisz lub chodzisz? Co do tego, nie ma reguły, bo jest to indywidualna sprawa każdej z nas. Jeżeli Twoje miesiączki są bardzo obfite i zdarza Ci się mocno krwawić w nocy, to połóż przed snem na prześcieradło ręcznik. W ten sposób unikniesz brudnej pościeli i będziesz spać spokojnie. W czasie okresu zalecany jest sport. Ja bym jednak tak nie szalała, zwłaszcza w pierwszych dniach miesiączki. Ewentualnie możesz się porozciągać, co pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie i zmniejszy dolegliwości. Pamiętaj, że cukier nie jest Twoim sprzymierzeńcem w tym czasie. To tylko chwilowe polepszenie nastroju, ale są na szczęście pewne produkty, na które możesz sobie pozwolić. Orzechy zawierające niezbędne żelazo, gorzka czekolada bogata w magnez, który wskazany jest także na dolegliwości napięcia przedmiesiączkowego oraz lody, które zawierają potrzebny wapń, a w tym czasie możemy odczuwać jego spadek. I oczywiście nic tak dobrze nie wpływa na nasze samopoczucie, jak dużo, dużo przytulania. Mam nadzieję, że te dni będą teraz choć troszkę mniej problematyczne dla Was. Piszcie, jak Wy znosicie okres. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!